wzrokiem przemierzam świat. Powiem ci, jeżeli chcesz, co w przyrodzie piękne jest. Co tak pachnie, co tak brzmi i co śmieszne może być. Zapraszam wszystkich was w mój fenomenalny świat. Wszystkich dziś zapraszam was, chodźcie, już najwyższy czas. Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj spotkamy się z bardzo ciekawym zwierzęciem zwanym kameleonem. O, tu jest zielony kameleon. Witam cię! Witaj! Przepraszam, czy mogę zadać ci kilka pytań? Oj, bardzo mi przykro. Niestety nie mam czasu. Właśnie się nad czymś zastanawiam. Poczekaj chwilę, kameleonie! Kameleonie! Cóż, to chyba będzie krótki program. Dzisiaj udało nam się zobaczyć, jak kameleony potrafią rozmyślać. Ale zaraz, patrzcie, tam jest drugi kameleon. Ten jest brązowy. Witaj, brązowy kameleonie. Co za traf, właśnie przed chwileczką rozmawialiśmy z zielonym kameleonem. Rozmawialiście ze mną. Z tobą? Ale ja rozmawiałem z zielonym kameleonem. Właśnie, ale postanowiłam zmienić kolor na brązowy. Co, w brązowym mi nie do twarzy? Oj, nie, nie, nie. Och, wyglądasz świetnie, pięknie. Zastanawiam się, w którym kolorze jest mi lepiej. A jak tobie się wydaje, ślimaku? Przyjrzyj mi się, widzisz? Tak, jest na zielono. Albo zaczekaj, zaczekaj. I jestem brązowa. Ładnie wyglądasz w obydwu kolorach. Jejku, to niesamowite. Potrafisz robić świetne sztuczki, wiesz o tym? Sztuczki? Ja? Bzdura. Ja tylko dostosowuję się kolorem skóry do koloru mojego otoczenia, ślimaku. Tak, i to jest fantastyczna sztuczka. Mogłabyś zrobić niesamowicie barwną karierę dzięki tej sztuczce. Karierę? Ja? Cóż, prawdę mówiąc, zawsze wszyscy uważali, że mam artystyczne zdolności. Może warto spróbować? Wiesz co, ślimaku? Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę robić oprócz zmiany kolorów. Chcesz zobaczyć? Pewnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Umiem wspiąć się na drzewo i wchodzę tak wysoko. Widzisz, na gałąź? O tak, o tak. I potem wchodzę o tu. I potem robię tak i jestem do góry nogami! Brawo! Brawo! To było niesamowite! O tak, bardzo ci dziękuję, to miłe. Teraz tylko muszę mieć scenę z kolorowym oświetleniem i muszą być balony, które pojawią się pod koniec moich sztuczek i różowy dym koniecznie. Chcę wielkiej widowni, największej widowni. Bez dużej widowni nie pokazujesz sztuczek, prawda, ślimaku? Zorganizujesz wszystko na dzisiejszy wieczór, a ja odpocznę. Poczekaj chwileczkę, kameleonie. Och, doprawdy, ślimaku. Przecież mamy dzisiaj pokaz. Nie mamy absolutnie czasu na pogaduszki. A ty masz jeszcze mnóstwo pracy, nieprawdaż? Ojejku, jak to się stało, że się tak wpakowałem? Cóż, drodzy widzowie, teraz musimy się pożegnać. Wy też możecie odpoczywać. Co ona chciała? Co ona powiedziała? Scena z kolorowymi światłami, balonami? Oj, dym, skąd wezmę dym? O nie. Wersja polska na zlecenie Baby TV, Studio Sonika.